Więc nie wiem, na ile znacie życiorys matki Czackiej, ale to jest osoba, która mając 22 lata życia straciła wzrok. Jak się urodziła, to mówiono o tym, że jest takie niebezpieczeństwo, bo to była też w jej rodzinie osoby miały kłopot ze wzrokiem, ale mówiono ostatecznie wszystko będzie dobrze. Nie? Wielka hrabiowska rodzina, bogata. Jako dziecko, takie jak tu nasz kandydat do pierwszej komunii, to ona się uczyła w domu, nie chodziła do szkoły. Rodzice załatwiali edukację. Miała tyle lat co on i umiała cztery języki obce. Cztery obce języki, wyobrażacie sobie. No ale ten wzrok słabł i słabł i słabł. Tę utratę wzroku pogłębił upadek z konia. No i kochała jeździć konno. Jej bracia widzieli, że coraz gorzej jeździ. Nie wiedzieli dlaczego, a ona po prostu nie widziała przeszkód. Nie. No i w końcu właśnie w 22 roku życia zawieziono ją do pewnego lekarza, okulisty, wybitnego fachowca, który jej powiedział prosto z mostu: pani już nigdy nie będzie widzieć. No, to był taki strzał, że 3 dni nie wychodziła z mieszkania. Zamknęła się w swoim pokoju, z nikim nie rozmawiała. A po 3 dniach wyszła, zawołała służącą, bo to przecież dom hrabiowski, i powiedziała: pakuj walizki, jedziemy na zachód Europy, będziemy się uczyć, jak się pomaga niewidomym. I odbyła podróż po zachodzie, zwłaszcza po Francji, żeby się nauczyć nowoczesnej pomocy ludziom niewidzącym. I po powrocie stworzyła najpierw towarzystwo takie, które służyło ludziom ociemniałym, a potem ogromny ośrodek dla nich do dzisiaj działający, który jest pod Warszawą w Laskach. I później dla prowadzenia tego ośrodka i tego domu założyła też zakon sióstr franciszkanek. Więc chciała przyjąć właśnie franciszkański model życia, czyli taki maksymalnie ubogi. Nie? Tak jak Franciszek, święty Franciszek. On nie był ubogi w ten sposób, że miał mało, tylko był ubogi w ten sposób, że nie miał nic. Czyli rozumiała, że jeśli to dzieło w Kościele ma funkcjonować, to ona musi stać się kimś najmniejszym. Właśnie nie hrabianką wielce wykształconą, która ma możliwości rozmaite. Nie. Nie. To, co zapewni trwałość temu dziełu, to jest to, że będzie żyła radykalnie ubogo po franciszkańsku. Nie. To jest niesamowite miejsce. Jak nie byliście nigdy w Laskach, to się wybierzcie. Zobaczycie oczywiście bardzo wielu najpierw dzieci, potem dorosłych, niewidomych, którzy tam się uczą życia, uczą się pracy, zdobywają zawody. A sercem właśnie tego miejsca jest wspólnota zakonna, gdzie bardzo wiele sióstr jest też niewidomych zupełnie albo niedowidzących bardzo. Wszyscy są niesłychanie czynni, aktywni. Nie udają, że są zdrowi. Matka Elżbieta Róża Czacka mówiła wyraźnie, będąc sama niewidomą, mówiła do swoich sióstr, braci niewidomych: jest w życiu krzyż. Jest w życiu krzyż. I trzeba go wziąć. Ale jednocześnie uczyła ich właśnie jak największej możliwej aktywności. Nie? Że to nie jest tak, że niepełnosprawność, że choroba odbiera człowiekowi zdolność rozwoju, czynienia dobra. Nie. Jest to, co jest możliwe, co jest w zasięgu możliwości. Trzeba czynić, trzeba się rozwijać, trzeba iść w życie, nie? Być aktywnym.
bardzo pięknie łączyła te dwie myśli. I zobaczcie, Kościół właśnie taką osobę właśnie wynosi na ołtarze, żeby ją pokazać. Nie? Takich ludzi potrzebujemy. Nie? Którzy potrafią słabość przekuwać na niesamowity czyn. Nie? A w połączeniu z tym Chrystusem, który jest najmniejszy na krzyżu. Najmniejszy na krzyżu.